Trivita, Centrum Nowoczesnej Rehabilitacji i Opieki. www.trivita.pl. Z miłości do życia. W związku z prognozowanymi obfitymi opadami deszczu wojewoda śląski Jarosław Wieczorek podjął decyzję o zarządzeniu pogotowia przeciwpowodziowego. Sytuacja dotyczy szczególnie południa województwa, a przede wszystkim powiatów cieszyńskiego, żywieckiego i bielskiego. Sytuacja meteorologiczna może wskazywać na wzmożone opady deszczu w najbliższych godzinach do dnia jutrzejszego, co może być pewnego rodzaju niebezpieczeństwem i zagrożeniem dla mieszkańców. Zostaną wystosowane również, jest w postępowaniu również tak zwany alert RCB, gdzie mieszkańcy zostaną ostrzeżeni o stosownych zagrożeniach. Do godziny 15 w województwie śląskim nie zanotowano stanów alarmowych przekroczenia poziomów wód. Do ewentualnej akcji w województwie śląskim przygotowanych jest 600 strażaków Państwowej Straży Pożarnej, a także strażacy ochotnicy. W ekstremalnej sytuacji do akcji zaangażują się również Wojska Obrony Terytorialnej.